Hello guys, witam cieplutko wszystkich zębach z tej strony. Słuchajcie, kilka minut dla video absolutnie niemuzycznego. Z takich spraw kanałowych, prawda, które dotyczą mego kanału, chciałbym ślicznie podziękować wszystkim ostatnim subscribers. Naprawdę dziękuję ślicznie. Słuchajcie, usiadłem dzisiaj przed kamerą z nieco z innego powodu. Nie będziemy grali, nie będziemy się, prawda, muzycznych tematów poruszali, ale słuchajcie, przez cały ten czas, jak mój kanał tam, prawda, istnieje, od czasu do czasu pojawiają się komentarze, prawda, dotyczące Stanów, dotyczące życia w Stanach, więc też również kilka godzin temu taki komentarz pojawił się, więc słuchajcie, chciałem podkreślić, że na moim kanale są trzy widea, blisko pół godziny, półtorej godziny opowiadam, prawda, jak wygląda życie w Stanach, poruszając takie sprawy jak policja amerykańska, poruszając takie sprawy jak nas widzą Amerykanie, poruszając takie sprawy jak tolerancja, homoseksualizm, narkotyki, prawda, więc ja myślę, zamieszczę linki dla osób zainteresowanych, bo myślę, że wiecie, usłyszenie, prawda, tych rzeczy od kogoś, kto jest tutaj ponad 20 lat, może być już jakimś, prawda, podstawą do wyciągnięcia wniosków, jak wygląda życie tutaj. Ale chciałem jeszcze do tych trzech filmów dzisiaj uzupełnić jeszcze taką jedną sprawę, którą pominąłem tam kiedyś, robiąc te poprzednie filmiki przed laty. Prawda? Więc tam mówiłem o policji, tolerancji i tak dalej, tych różnych, o demokracji, o wolności amerykańskiej. Chciałbym jeszcze dodać jeden topik, a mianowicie, który dotyczy filmu. Filmów normalnie, filmów fabularnych. Więc słuchajcie, pozwólcie, że zacznę od takiej, w takim momencie. Więc przyleciałem tutaj, prawda, pierwsze miesiące powiedzmy jestem, idę ulicą, prawda, i widzę, siedzi samochód policyjny, w środku dwóch policjantów pizzę jedzą, wiecie. Więc automatycznie, pamiętacie takie ujęcia w jakichś filmach, prawda, w Polsce? Kapy siedzą, prawda, w samochodzie pizzę jedzą. Więc moja pierwsza myśl, chyba wlazłem na jakiś plan filmowy, prawda? Ale patrzę, że nie, żadnych tu, wiecie, przeszedłem, spokojnie popatrzyłem. No zupełnie jak na filmie, dokładnie jakbyś film oglądał, nie? I to, wiecie, dało mi do... prawda, zacząłem się zastanawiać, że to, ja byłem przekonany, że to film kręcą, nie? Ale do czego zmierzam? Słuchajcie, więc to, co widzicie tutaj w takich amerykańskich filmach, prawda, powiedzmy takich obyczajowych, nie jakichś tam, wiecie, westernach, bo na western to widziałem, jak wybudowali obok mnie całe te, wiecie, saloon, to oni to potrafią, oni mają pieniądze, prawda, ale w tej chwili mówię o takich filmach obyczajowych, gdzie pokazują życie, gdzie pokazują ulicę. Więc tak, to co widzicie w filmach, to jest dokładnie tak, jak wygląda Nowy Jork. Oni czasami na Brooklyn jadą, jak mieszkają na Brooklynie, w polskiej dzielnicy właśnie wybudowali te saluny takie, wiecie, w tych pastelowych kolorach. To wygląda jak żywe, wiecie, oni zasłaniają to, co jest na ulicy. Ja nie wiem, jak ci mieszkańcy sobie... Oni mają dużo pieniędzy, oni płacą odszkodowania tym ludziom, wiecie, za niedogodności związane z tym filmem. Więc tak to się dzieje, więc te filmy są bardzo, bardzo te obyczajowe, prawda? Dokładnie tak, jak tutaj jest. To, co widzicie w tych filmach, to nie jest preparowane na potrzeby filmu. Ja ośmielę się powiedzieć, że 95% tego, co widzicie, to jest tak, jak to wygląda. Jak oni mają pokazać budynek, to oni nie myją, nie odświeżają, nie, prawda? Bo to tak ma być. Jak oni to zrobią, to będzie już nie tak, prawda? I teraz następna sprawa, jeśli chodzi o samych aktorów. Prawda? Więc ja mam kolegę w Polsce. A mój uczeń gitarowy, prawda, bardzo, ja go znam od takiego 6-7-letniego chłopaka. No i w końcu, wiecie, ta była program w Polsce Teleexpress. I wiecie, tu coś tam tego, a tu nagle patrzę, mój Czarek w Teleexpressie, wiecie. A przepraszam, mam problemy z mikrofonem.
O, to jest właśnie, to wiecie, to co, o, już jest sygnał. Muszę pomyć potencjometry. Jak macie jakąś taką poradę, je, podobno jest jakiś płyn, który tym się to robi, wiecie. Już zacząłem tego szukać. To w sprayu jest. Przepraszam, przepraszam. Więc patrzę, ten mój Czarek, ten mój uczeń, którego znałem od, prawda, od takiego szkraba 8-9-letniego, jest w Teleekspresie i tu nagle komentarz, że nie będę tu nazwiskami, prawda? O, to jest jeden z najbardziej obiecujących aktorów młodego pokolenia w Polsce, prawda? Kiedy to było? 80. może gdzieś tak. Bliżej 90. gdzieś ten okres to był. No i oh my gosh, ja wtedy, więc zacząłem oglądać filmy z tym swoim kolegą i byłem potwornie rozczarowany, bo to nie był mój Czarek, z którym grałem razem. On w filmie inaczej patrzył, inaczej się zachowywał, inaczej mówił. Był taki wręcz napuszony, on grał. On nie był sobą w tym filmie, absolutnie. Wiecie, to jest potworna różnica, jak znacie kogoś, a potem widzicie go w filmie. I właśnie myślę, że to, w jaki sposób, zwłaszcza jeszcze ta późna nawet socjalistyczna Polska przygotowywała aktorów do zawodu, było właśnie takim. Oni grają, oni nie są sobą w tych filmach dla mnie. Znaczy, ja odnoszę to do kogoś, kogo dobrze znam. Potem może to już się zmieniło, prawda, te następne filmy za 10 czy ileś lat. Ale w tamtym okresie była taka szkoła właśnie, że ty musisz grać, musisz się pokazać, musisz, prawda, zrobić, nie być sobą wręcz, bo ty musisz grać, prawda. I to, myślę, jest bardzo rzeczą taką, która dyskryminuje nasze kino, wiecie, w porównaniu z kinem amerykańskim. A tu ja jestem przekonany na 200%, że jeżeli jakiś aktor amerykański, ja bym znał kogoś na przykład, oczywiście nie znam, i bym go znał prywatnie, on w filmie by był taki sam, by był tak samo naturalny, by się nie puszył, by, prawda, by się, wiecie, co mam na myśli, Litwo, ojczyzno moja, prawda? On by mówił tak samo do mnie, prawda? Jak mówi prywatnie do osób. Mówiłby tak, w taki sam sposób w filmie. I to jest taki duża sprawa w tych filmach tutaj, że one są naturalne. One są tak bezczelnie naturalne, wiecie, że trudno to określić. Tam nic nie jest grane, nic nie jest napuszone. Oczywiście nie mówię tu o tekstach i dialogach, bo to jest z góry bardzo ciężko przemyślane, prawda? Więc ja myślę, że ta sprawa jest tą rzeczą, która znacznie różni kinematografię takich krajów, prawda, jak Stany Zjednoczone, czy w porównaniu, prawda, do na przykład kinematografii polskiej. Tak, tak, bo doświadczyłem tego, wiecie. Pierwsza sprawa, że to, tak jak powiedziałem, że myślałem, że wdepnąłem na plan filmowy, a nie, to jest życie, tak wygląda. A druga sprawa, że mam okazję, prawda, porównać osobę z prywatnym życiu, prawda, i z tym, jaka ona jest w filmie. Więc tak jak mówię, teraz to pewnie już to się zrobiło na taką amerykańską szkołę, więc te filmy są bardziej życiowe polskie. Myślę, ja nie oglądam oczywiście, nie znam, co tam się teraz jest popularnego. Więc to jest taka sprawa, wiecie. To o tym chciałem powiedzieć. I wiecie, więc Amerykanie, więc to jest dla nich przepraszam, to jest taki pain in the ass, czyli, prawda, ból w pewnej części ciała, jak oni tu się rozłożą, ci filmowcy. Słuchajcie, oni przyjeżdżają ze swoimi kanapkami, ze swoim barem, ze swoim jedzeniem. Któregoś razu podejdę i czy mogę sobie kanapeczkę czy ciasteczko wziąć? Pewnie by mi dali, ale wiecie. Więc Amerykanie, owszem, lubią oglądać filmy, ale tego typu akcje na ulicy, wiecie, oni zamykają ulicę, 3-4 ulice zamykają, bo film kręcą. Więc to jest dość takie uciążliwe dla Amerykanów. Mój kolega miał sklep w takim momencie, wiecie, i oni mu tam wybudowali te salony, no to mógł się ubiegać o odszkodowanie. Oni mają pieniądze. Mówisz, słuchaj, ty mi tu wybudowałeś, klienci nie przychodzą mi do sklepu, więc proszę bardzo, ile uważasz, że pokryje ci, prawda, te straty. Oni mają potworne pieniądze, ale tak Amerykanie, wiecie, mają z tym problem. Oni lubią film oglądać, prawda, i iść do kina, ale
ale nie mogą parkować, muszą objazdy robić, prawda, wiecie, tu nie ma gdzie samochodu zaparkować, mówi się, że Nowy Jork, Manhattan jest miejscem, gdzie jest tylko, można zaparkować jeden samochód, bo wszystkie miejsca są zajęte. I słuchajcie, chciałbym jeszcze wyjaśnić tu pewną sprawę, ja teraz oglądam ten film jeden, ten teleturniej 1 z 10, jest dla mnie taki bardzo pouczający, tam pada wiele błędów, ja już chciałem zostawić komentarz, oni często, wiecie, odpowiedzią jest Nowy Jork, co jest oczywistym błędem. Słuchajcie, Nowy Jork to jest cały stan. To jest tak jak w Polsce województwo. Nie ma miasta Nowy Jork. Jest tylko miasto Manhattan w stanie Nowy Jork. Ale najczęściej, ja chyba o tym wspominałem, powtarzam się, ale najczęściej to jest kojarzone, że Nowy Jork to równa się Manhattan. Nie. Nowy Jork to tylko jedno city. W stanie Nowy Jork. Takie same jak Brooklyn, Queens czy Bronx. Są 4, prawda? I Manhattan. Więc to tak na marginesie. I następna sprawa to właśnie, że oni są tacy, że no niby tak, no, ale ja nie mogę zaparkować, ja nie mam gdzie samochodu postawić. Się uśmiechają, ale wiecie. Więc oni na to tak patrzą. Więc czasami tutaj u mnie się też rozłożyli i ja tu dosłownie na chodniku i wiesz, ja nie wiem, czy ja mogę wyjść, bo mnie będą filmować przypadkiem, prawda, więc tego typu rzeczy tu się dzieją, ale mój generalny point to jest właśnie taki, że oni są naturalni w tym, co robią. My tego nie umiemy, może teraz się nauczyliśmy, prawda? I słuchajcie, jeszcze króciutko, są 3 inne filmy, które dotyczą życia tutaj w Stanach. Pierwszy o policji, jakieś takie update do tych filmów o policji, więc słuchajcie, ja tu jestem prawie 25 lat, więc przepraszam, przez ten okres miałem kontakty z policją, z tym, że wiecie, jak masz czysty rekord, jak oni mówią, jesteś absolutnie nietykalny. Jesteś nietykalny, tak jak święta krowa w Indiach. Więc ja mam to szczęście być takim nietykalnym, z czystym rekordem. Jestem grzeczny chłopiec, prawda? Tylko papierosy palę za dużo wprawdzie. Więc takie ostatnie update'y na przykład, to wiecie, wybudowali mi tu tą tower do telefonów na dachu i zaczęły się nagle tu najazdy policji, wiecie, ale to, wiecie, na sygnałach 2 samochody wypada 6 gajsów i biegną mi tu, walą do drzwi, więc ja mieszkam przy wejściowych drzwiach, pytam, co się dzieje, oni, że mają namiar na ten budynek z tej wieży, że tu się coś złego dzieje, nie wiem, to się chyba dzieje, że ktoś dzwoni, oni mają te namiary i pokazuje, że im ten adres, prawda, i biegną, no, przez pierwszy miesiąc to tak, wiecie, co tydzień przyjeżdżali, potem przekonali się, ja też się przekonałem, że tu jest jakieś, prawda, błędne koło, że to sprowadza ich w jakiś mylny punkt, to potem już sobie zacząłem z nimi żarty robić, wiecie, oni tu, wiecie, przyjeżdżają, no bo muszą sprawdzić, prawda, że te pistolety się trzymają, biegną, łomot, ja już wtedy, wiecie, no i słuchajcie, on jest na 5. piętrze, tam ja coś podejrzewam, biegnijcie tam, bo wychodzą, to złapaliście go i wiecie, śmiechy, żarty, tak, ja sobie mogę na to pozwolić, bo ja mam czysty rekord. W Polsce ja nie wiem, czy ja bym mógł sobie, wiecie, z policjanta żartować, prawda, prawda, no ja jestem obciążony tam, prawda, tą komunistyczną policją, więc ja bym się bał, tu się nie boję, czuję się absolutnie bezpiecznie, czuję się nietykalny, tak się tutaj czuje człowiek w Stanach, wiecie, jeżeli masz czysty rekord, jesteś tak samo ważny jak prezydent, może wiecie, przesadzam, ale to tego typu rzeczy. Więc taki mamy update do tych story, polecam to video, ja tam dużo rzeczy mówię, prawda, o policji. Śliczni są ci na koniach, słuchajcie, tu jest Times Square niedaleko, jak oni tam wyjadą, no to ci turyści robią im zdjęcia. Jakiś czas temu tu taka murzynka, po mojej Aweniu jechała, ona, wiecie, śliczna kobieta, pierwsza sprawa, i na tym koniu. Ja mówię, słuchaj, ty wyglądasz tak ślicznie, że on mówi, tak, ja wiem, że jestem cool. Wyobrażacie sobie, to jest odpowiedź policji, więc ja mam taką relację do nich, tak, prawda, ale polecam te filmiki. Następny filmik to jest, wiecie, o tym. Przepraszam, musimy tu przerwę zrobić.
Tak, ja musiałem kamerę, bo mi się wyłączyła po 15 minutach. No, więc to jest ten pierwszy filmik o policji. A drugi filmik to jest o tolerancji, o sprawach przekonań seksualnych, jak to dzisiaj tutaj wygląda. Tam dużo też takich różnych rzeczy opowiadam, które mam nadzieję mogą okazać się interesujące. I trzeci filmik to jest o tym, jak Amerykanie widzą Polaków. Więc słuchajcie, ja tak usiadłem przed kamerą, bo chciałem powiedzieć o tych filmach przede wszystkim, ale pojawiły się znowu takie, prawda, uwagi, jak życie w Stanach wygląda, więc ja nie chcę już tego powtarzać, tych trzech filmików, prawda, więc odsyłam wam, myślę, że uda mi się znaleźć te filmiki i podać linki dla was, więc osoby, które są zainteresowane tego typu, prawda, historiami, podkreślam, autentycznymi, authentic stories, wziętymi z mego życia, prawda, więc to może być jakimś takim obrazem, jak wygląda to życie. Generalnie, cóż, Ameryka stała się chińska, pewnie tak jak w Polsce. I na przykład mam takiego kolegę, który jeździ do Chin, wiecie, i ja wiem, że to może zabrzmi dość przykro dla osób będących w Polsce, więc on mi powiedział tak: Zeb, to co w Polsce ja widziałem, to w Chinach jako jest najniższy sort, najniższy z tych wszystkich jakichkolwiek produktów. Więc w Polsce to leży jako taki produkt, prawda, średniej jakości pochodzący z Chin, wiecie. Przykro mi, że to o tym wam mówię. A z kolei, jak jest w Stanach, więc on powiedział, że to, co jest w Chinach najdroższe, tu jest w sklepie 99 cents, wiecie, taki sklep ten tani, za $1 tam. Te rzeczy idą, te luksusowe z Chin idą tutaj oczywiście, to można tanio wtedy kupić za 99 centów. Pewnie w Polsce też pojawiły się takie sklepy, prawda? No więc tak ta Ameryka wygląda i jest bardzo chińska. I słuchajcie, na przykład dochodzi do tego już, że na przykład, nie wiem, ja tu nie widzę jakiejś, na przykład tu mam kapotaster, prawda? Jeżeli to by było zrobione, zdarza się, wiecie, że widuję przedmioty bardzo drobne, bardzo nieznaczące generalnie, prawda, w życiu czy w produkcji generalnie i piszę na nim, wiecie co piszę? Proudly made in America. To jest, wiecie, taka jest Ameryka dzisiaj, że jak coś zrobią w Ameryce, to na jakiś drobny przedmiot to piszą. Na tym to z takich może rzeczy. Drugą, a jeszcze, ja pewnie o tym mówię, słuchajcie, tu nie musicie znać angielskiego, absolutnie nie, nie. Możecie znać dowolny język świata, załatwicie każdą sprawę, jak zadzwonicie do 311. Macie tłumacza w 120 czy tam 125 językach, prawda? Nie musicie znać. Oczywiście lepiej, gdy się zna język, ale niekoniecznie angielski. Zaskoczenie, nie. Angielski jest ważny, ale myślę, że najważniejszym językiem tutaj, uwaga, zgadnijcie. Tak, oczywiście hiszpański. Znasz hiszpański, masz jeszcze większy respekt, prawda, niż w tej sytuacji, gdybyś znał angielski. I jeszcze o jednej sprawie chcę wspomnieć, sprawa akcentu. A więc i takie pytanie. Najpierw pyta się tu, skąd jesteś. Potem się pyta, skąd, jakie imię masz. Wiecie? Tak, bo tu nikt nie jest stąd. Ja o tym pisałem w komentarzu. I oczywiście ci, co się tu urodzą, oni mają bardzo ładny akcent, prawda? Więc ja mam też akcent. Oni wiedzą i pytają, skąd jesteś. Więc największy komplement, jaki usłyszałem, to oni mówią, ty Francuzem jesteś. A mówię, nie, bo masz francuski akcent. Ale większość trafia. Nie, niektórzy nie wiedzą. Pytają mnie, skąd. Ale niektórzy, którzy byli na przykład z Polakami lub z Rosjaninami, już poznają mój akcent, więc ten akcent jest rzeczą taką bardzo charakterystyczną. Wiecie, jak ja przyjechałem, to było dla mnie nieważne, czy mówił do mnie czarny, czy mówił do mnie Chińczyk, czy mówił do mnie Hindus, to był dla mnie ciągle angielski, wiecie. Dzisiaj ja na telefonie wiem, nie muszę widzieć, czy ja rozmawiam z czarnym, czy ja rozmawiam z jakąś inną nacją.
która mówi po angielsku. Więc to, takie ciekawostki, wiecie, to lata robią swoje, wiecie. Na przykład dawne czasy był Zbigniew Brzeziński, taki doradca chyba Nixona, prawda? On miał potwornie ciężki akcent. On miał taki akcent tak ciężki, polskim tak zaciągał, że wiecie, on miał oczywiście słownictwo, ale ten jego ciężki akcent był bardzo, bardzo ciężki. Co jednak nie przeszkadzało mu zajmować tak wysoką pozycję, prawda, w politycznym świecie. I chciałbym was tu uczulić, prawda, jeżeli robicie jakieś uwagi Amerykaninowi, tak prywatnie oczywiście możecie sobie, ale tu była taka dość znana sprawa, była taka hiszpańska aktorka, ona miała ciężki akcent hiszpański. Jakaś dziennikarka obsmarowała ją w dość bezczelny sposób, i że ona nawet, wiecie, nie mówi takim amerykańskim, angielskim. No i oczywiście sprawa, tak, skończyła się w sądzie. Potworne miliony dolarów poszły z tej gazety, żeby tę Hiszpankę, prawda, satisfied. Ja przepraszam, mi się miesza trochę ten język. Żeby ta Hiszpanka była zadowolona z tego, prawda, więc takie różne dziwne rzeczy. Polecam wam, wiecie, to obejrzenie tego filmiku o tolerancji, o homoseksualizmie, o tych gej, o tych wszystkich różnych. Oczywiście, tak ja tak dość z amerykańskiego punktu widzenia i w świetle demokracji i tolerancji tam mówiłem o tych sprawach. No więc myślę, że takie sprawy, ja podam linki tych rzeczy. Cóż tu jeszcze, myślę? Myślę, że to wszystko na pewno zapomniałem. Wiecie, ja nie robię żadnych tam tych, o czym powiedzieć. Ja siadam przed kamerą i mówię o życiu. Prawda? Jak to wygląda tutaj? No cóż, polecam te filmiki. Tam dowiecie się może, mam nadzieję, interesujących rzeczy. Tak jeszcze myślę, co tu by wspomnieć. Tak więc, słuchajcie, tu jest kolorowo. Tu nie ma, że jest. Więc jeszcze tutaj, generalnie środkowy Manhattan jest biały. Nim dalej na północ, prawda, za Central Park, powyżej tam 130, 120, jest coraz bardziej kolorowo. Generalnie tu nie ma takich, wiecie, czarnych murzynów. To, co tutaj jest, no to już jest głęboko, prawda, przefiltrowane. To są cię wszyscy wymieszani, prawda. Bardzo rzadko widzę takiego czarnego, prawda, że aż niebieskiego. To raz na 3-4 miesiące. Wszyscy są raczej ci kolorowi, to jest kawa z mlekiem. Prześliczne dziewczyny są w tym kolorze skóry, prawda? Cóż jeszcze z takich ogólnych rzeczy? Więc COVID affect, no tak, z tym, że ludzie teraz nie chodzą w maskach, wiecie, nie chodzą, ale jedna na kilkadziesiąt dosłownie, prawda, idzie w masce. Poza tym też jest inflacja, wiecie, też jest inflacja, zwłaszcza jeśli chodzi o spożywcze, może mniej, ale te wszystkie, mam kolegę, który ciągle pracuje, prawda, i dzisiaj nawet skarżył się mi, że ceny materiałów budowlanych i tego są wręcz astronomiczne, trudno uwierzyć, wiecie, ja nie wiem, co to będzie. Poza tym Amerykanie są taką nacją, że oni, wiecie, nie umieją wyjść na ulicę i powiedzieć, słuchajcie, tak nie może być. Oni, wiecie, oni ciągle będą, moim zdaniem, oni będą się uśmiechać, będą haj, chociaż im będzie ciężko. Rząd im będzie dawał podstęp, rząd ich będzie dotował i jakoś sobie radzą, prawda? Ale to nie jest ten rodzaj nacji, która się buntuje. Tu były takie, wiecie, jakoś zimą, że Black Matter, że czarni są ważni, bo gdzieś tam policjant, prawda, zastrzelił czarnego, więc to musiało się, więc słuchajcie, dla mnie to, ja widziałem te demonstracje, to było prześliczne, bo na przykład jechało 3000 ludzi na rowerach, wjechali, nie patrzą na światła, prawda, i tam krzyczą, to słuchaj, ale to były młode osoby, prawda. A więc moim zdaniem, wiecie, te młode pokolenie musi znaleźć gdzieś ujście, prawda, tych swoich emocji, więc to były dla mnie takie tego typu podłoże tego, chociaż niewątpliwie powód, że Cap zabił czarnego,
mógł być takim, zwłaszcza dla tej kolorowej części społeczeństwa tutaj, chociaż również biali też tak samo wspierali to wszystko, prawda, również. Był taki okres, że część sklepów były też okna wystawowe pozabijane sklejkami, playwoodami, prawda, w obawie, żeby to towarzystwo nie przeszło. Te manifestacje, które działy się na Times Square, ja zrobiłem filmik kiedyś, prawda, mówię o początku wojny na Ukrainie, ten temat, to wszystko ucichło, więc życie znowu jest takie w miarę normalnie. Znowu są, wiecie, trafik w piątek wieczorem, to nie da się jechać tutaj samochodem na weekend. Tak to wygląda, więc a poza tym tu nie mówi się w kilometrach, tu mówi się w czasie, prawda? Że to jest, powiedzmy, wiecie, 2 dni to jest daleko, jak się jedzie samochodem. To już, jak jest 6, 7, 8 godzin, no to niektórzy ludzie do pracy dojeżdżają po 2-3 godziny. Więc w tym czasie to, wiecie, można 3/4 Polski przejechać. Tu jest to jest inne spojrzenie. Oni nie patrzą na milę, oni patrzą na czas. I zawsze podkreślają, że zależy. Nigdy nie usłyszysz, że jadę godzinę. Zawsze usłyszysz, jadę godzinę, jak nie ma trafiku, jak nie ma tego. Więc polecam tam również sobie, zobaczcie, o telewizji, ja tam dużo mówię o tym urabianiu opinii publicznej, która była w Polsce, nie wiem, czy teraz jest, prawda, tutaj tego nie ma, ja polecam, zobaczcie sobie, tu taka dziennikarka straci pracę, jak mi zacznie mówić, że to, co zrobił prezydent, jest przejawem braku demokracji z jego strony, tak nie można, o tolerancji polecam, no, obejrzyjcie sobie te filmiki, prawda, cóż tu jeszcze, no wiecie, tak ogólnie zbieram myśli, może to jest troszeczkę chaotyczne, ale naprawdę to jest oparte na wieloletnim moim doświadczeniu po tych latach spędzonych tutaj. No cóż, odsyłam was do tych filmików, mam nadzieję, może znajdzie się coś tam sobie interesującego. Więc temat dość nietypowy dzisiaj był, bardzo niemuzyczny, bardzo życiowy, prawda. O, mam nadzieję, że znajdziecie te moje kilka słów jako interesujące. Następnym razem, nie wiem, wiecie, chyba zagramy sobie tego Góralu, czy ci nie żal. Zagramy sobie w takim prostym układzie z tych książeczek, więc będzie tak smutno, smutne granie. Dziękuję ślicznie za wasz czas, pozdrawiam cieplutko. Zębak był tutaj. See you next time, guys. Take care. Bye, bye.